Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Tomb Raider 2 Gold. Ja jestem Juno i właśnie użyję sobie dużą apteczkę, dlatego że jesteśmy wreszcie w miejscu, w którym możemy użyć maskę i w którym pojawia się boss. Niezbyt oryginalny, muszę przyznać. Ale tak, pozwolę sobie w tym miejscu właśnie zapisać, żeby tej maski, wiecie, chociażby 10 razy nie wkładać na miejsce. Nie wiem, bierzemy sobie Uzi, bo są fajne. I tak, tutaj jest jakaś brama. Ją chyba można nawet jakoś otworzyć. W ogóle można go po prostu utłuc. Ale wiem, że też... Są tu jakieś przedmioty i jakaś dźwignia. Mnie interesuje dźwignia zwłaszcza. No, auć. No, zainteresowało mnie. Chciałam właściwie wam pokazać, co ona robi, bo tym sposobem można... jakoś wiem, że go zrzucić fajnie. Z drogi, auć. No, zrzucić go fajnie albo samej spaść. No, ja jestem w takich sytuacjach, że tak powiem, stresowych, dość beznadziejna. A może granatnik, co? Myślicie? Nie wiem. No, powiedzmy. Sposób to zawsze jakiś, co? W zasadzie chodzi chyba tylko o to, żeby go rozwalić i no nie dać mu się zrzucić. Ojojoj, już FPS-y. No nic, myślę, że nawet z kiepskimi FPS-ami dam radę. No właśnie. Taki boss to w sumie kpina, nie boss. No i mamy napisy końcowe. Oczywiście obrazeczki z panią Larą Croft. I muzyka jakże zagrzewająca do w zasadzie nie wiem czego, jakiejś dzikiej imprezy. A może właśnie i dzikiej imprezy, może nie przesadzam. Dlatego, że wiecie co? Ruszamy do Vegas! I nie, to nie będzie jakiś vlog z Vegas czy coś. Tylko po prostu poziom dodatkowy w tym dodatku to... przenosimy się do Las Vegas. No i tam sobie troszeczkę działamy. Niestety zostaniemy pozbawieni wszystkich przedmiotów. Co w sumie jest dość typowe. Chyba w każdej części przynajmniej jedno takie coś musi być. No ale dobra. Podobają mi się te grafiki. Więc niech sobie lecą. Ja pozwolę w miarę możliwości coś sensownie pogadać. I wiecie co? Podoba mi się ten dodatek. To jest pewne, ale jeśli mam być szczera, męczyło mnie nagrywanie go. Jestem taka, że się uparłam nagrać wszystkie części, wszystkie, jak tylko mogę. Dlatego go nagrywałam, ale tak naprawdę co odcinek nie byłam pewna, czy wezmę się do kolejnego. W każdym razie możemy sobie... wybrać już teraz poziom i którykolwiek z nich oczywiście powtórzyć. Ja wybiorę Nightmare in Vegas. Tak, Lara biedna ma koszmary po nocach. No i oczywiście historyczny zapis jakiś zrobią. No i niestety jest bug. Lara, jak widzicie, ma dupę na głowie. Nie wiem, pójdziemy sobie... tak, przez pewien czas. Dlatego, że nie wiem, jak co z tym zrobić, zadziałać. Mam nadzieję, że to się naprawi, bo nie chcę grać z taką dziwną Larą. Nie podoba mi się to. Ale poziom jest fajny. Znaczy, niestety zawsze się buguje, no ale... Tutaj... możemy sobie widoczki pooglądać. I chociaż poudawać, że wcale nie gapimy się na dwa tyłki Lary, a właśnie sobie trochę zwiedzamy. No,
Tu praktycznie nic nie ma. Nieciekawy balkon, tak swoją drogą. Żadnego basenu, nic. Popiołki nawet nie. No. Świetna telewizja. Znaczy tam telewizja, jak telewizja, program. Bardzo ciekawy. Naboje. Cudownie. I o, kanapa. A myślałam, że shotgun jakiś. Tak się nie da otworzyć. No i miejsce z przedmiotami. Oczywiście nie wszystkimi, to by było za miłe. Ale przynajmniej częściowo. Co trzeba, zbierzemy. Nie no, nie mogę patrzeć na Larę. W zasadzie ta jej górna dupa, że tak powiem, wygląda jak jakieś, nie wiem, małpie uszy. Albo są takie te jaszczurki, które tak się napuszają i podnoszą. Nie wiem, jak one się nazywają. Jakieś może lekwany czy coś takiego. W każdym razie też z tym mi się właśnie kojarzy troszeczkę. Oj, stąd przyszłam. Rany. To jest jakieś chore i tyle ludziska. A ja się zgubiłam. Zaraz. Tu się jakimś oknem chyba wychodziło, co? To jest dziwne dopiero. Wiecie co? Ja nie chcę nic mówić. Ale chyba po prostu czytam raz jeszcze. Przejdę sobie tego bossa i wrócę do was. Może jak ten poziom będzie normalnie wyglądał. No i cóż, niestety pobierałam nawet save'y ze strony Stelli i niestety dalej wszystko wygląda tak samo. I po prostu nie da się grać, bo Lara w ogóle ma problemy z wykonywaniem jakichkolwiek ruchów i ogólnie nie wiem, co z tym zrobić. Więc no cóż, tak bardzo się starałam. Miałam nadzieję, że pokażę wam ten fajny poziom, że troszeczkę się w nim tutaj w ogóle pobawię, bo on jest taki, no, oderwany troszeczkę od Tomb Raiderowego świata. Jednak, jak widzicie, niestety nie zawsze wszystko idzie po mojej myśli. Ogólnie nagrywanie tej gry było dość zrypane, łagodnie mówiąc. Ale mam nadzieję, że wam to jakoś aż tak bardzo nie przeszkadzało, bo starałam się tak w końcu te filmiki scalić, żeby to w miarę dało się oglądać i było takie dość płynne. No, z tym poziomem wyszło jak wyszło. W każdym razie przykro mi trochę i trochę się rozczarowałam, bo tak wiecie, się człowiek starał, starał, no ale nic, trudno. Mam tylko nadzieję, że takich bugów nie uświadczę w kolejnych częściach Tomb Raidera, czyli czwórce i piątce. Dlatego, że piątka trochę mi się buguje, a z czwórką to mam czasami tak, że na przykład Lara zaczyna biegać w kółko i nie mogę nic z tym zrobić. I chyba, że na przykład wyłączyć i włączyć, ale to też czasami dochodzi do tego, że musiałabym to robić co minutę. A to wiecie, przyjemność z grania wtedy jest równa albo i niższa zeru. W każdym razie, jeśli chodzi o kolejne serie, to na pewno jakieś będą. Z czasem na pewno kolejny Tomb Raiderek, oczywiście. W miarę możliwości po kolei. Tylko, że nie wiem kiedy. Myślę, że po tym będę musiała sobie trochę od Tomb Raidera odpocząć. Ale no, nie ma to większego znaczenia chyba. Na pewno coś na tym kanale nowego będzie. Mam nadzieję, że dobrze się mimo wszystko bawiliście. Sorry, że ten odcinek to już w ogóle nie dość, że tu śmierć, takie jakieś nie wiadomo co. No, nazwijmy go bardziej informacyjnym. I cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.